Policjanci oskarżeni w sprawie zabójstwa Iwony Cygan ze Szczucina zostali zwolnieni z aresztu. Rzeszowski sąd uznał, że na obecnym etapie procesu tak surowy środek zapobiegawczy jak areszt nie jest już konieczny. Oskarżeni policjanci złożyli zeznania, nie zachodzi obawa o mataczenie. Areszty były długotrwałe, w jednym przypadku nawet 18 miesięcy, tłumaczy czwartkową decyzję Sądu Okręgowego w Rzeszowie jego rzecznik prasowy Tomasz Moła. 14 zwolnionych z aresztu policjantów objęto zakazem opuszczenia krajów. Musieli oddać paszporty i są objęci dozorem policyjnym. Mimo to decyzja rzeszowskiego sądu wywołała wiele kontrowersji, zwłaszcza w rodzinie zamordowanej Iwony. W areszcie pozostają sprawcy okrutnej zbrodni, Paweł K., który w okrutny sposób zamordował 17-latkę, oraz uczestniczący i pomagający zbrodni jego ojciec, Józef K. Obaj muszą się liczyć z wyrokiem dożywocia.